Omacnica prosowianka to duży problem w uprawie kukurydzy. Takie nierozłożone resztki pożniwne stanowią idealne środowisko do przezimowania tego szkodnika. Czy można sobie poradzić z tym problemem? O tym właśnie w dzisiejszym filmie. Żniwa kukurydziane są w toku. W tym roku kukurydze bardzo obrodziły. Mamy nawet kukurydzę do 4 metrów wysokości, a co za tym idzie, będzie bardzo dużo resztek pożniwnych. I te właśnie ogromne ilości resztek to idealne miejsce do przezimowania omacnicy prosowianki, o której już wcześniej wspomniałem. Te duże ilości resztek po kukurydzy to nie tylko środowisko obytowania omacnicy, ale to również ogromny potencjał nawozowy. Tu mamy ogromne ilości nawozu, tylko żeby został wykorzystany przez rośliny w przyszłym sezonie, musi zostać dobrze rozłożony. Niestabilny rynek nawozów azotowych nie skłania do tego, żeby zastosować azot na rozkład tych resztek pożniwnych. Już wcześniej mówiłem w filmikach, że to nie zawsze też się sprawdza. Natomiast to jest czas, żebyśmy szukali alternatywnych źródeł rozkładu resztek pożniwnych. Naszym sprawdzonym rozwiązaniem na rozkład resztek pożniwnych jest stosowanie preparatu bakteryjnego w połączeniu z kwasami humusowymi i nawozem azotowym w jednym, czyli full terminator w połączeniu z bisłomą. Wykorzystajmy ten ogromny potencjał w tych resztkach pożniwnych, a jednocześnie ograniczmy występowanie omacnicy prosowianki.